Dziękujemy bardzo, Michał, za ten super wstęp. Kilka dni temu miałam sen. Czekaliśmy na swoją prezentację w Australii i siedziała sala pełna ludzi. Było małe opóźnienie, więc postanowiłam zjeść pierogi. Dzisiaj pierogów nie jadłam, ale jestem bardzo zaskoczona, że sala jest faktycznie tak pełna, jak w moim śnie. Super jest Was tu widzieć. Faktycznie część osób przyjechała z różnych zakątków, nie tylko z Sobótki, jest nam z tym faktem bardzo miło. Temat dzisiejszej prezentacji to, jak już widać od dłuższego czasu na ekranie, Australia Zachodnia z przymrożeniem oka. A z przymrożeniem oka, ponieważ to były nasze wakacje. Nie była to jakaś szczególnie zaplanowana wyprawa, wielka podróż. Natomiast zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby się tymi naszymi wspomnieniami z wakacji podzielić. I tak to dzisiaj będzie. Troszkę właśnie z przymrożeniem oka. A ja bym dołożył... Zaraz muszę sobie mikrofon dostosować, żeby działał odpowiednio. Dołożyłbym tylko tutaj jedną sprawę związaną właśnie z tymi marzeniami, tymi snami, czyli sprawy, która tak naprawdę czekała na Ciebie od wielu, wielu lat, ponieważ do Australii marzyłaś wybrać się od bardzo dawna, ponieważ mieszka tam Twoja siostra, która serdecznie zapraszała, ale tak losy się toczyły życiowe, że gdzieś były ograniczenia, ale w końcu nastał ten piękny moment i to marzenie właśnie się spełniło i właśnie o tym będziemy dzisiaj opowiadać, bo to jest taki jeden też z małych wniosków, że warto mieć kogoś w Australii, że z różnych względów i możemy od razu przejść do podróży. To jest właśnie jeden z takich elementów. Jak sami dobrze wiecie, Australia znajduje się bardzo daleko od nas i żeby tam dotrzeć, dokładnie rzecz biorąc, do Perth, gdzie się udaliśmy, czyli zachodniej Australii, jednego z największych miast, no trzeba pokonać dość długą trasę. Nasza trasa w skrócie, tak żeby też nie przedłużać, bo wiem, że czekacie na piękne zdjęcia oceanów, plaży, zatok i tak dalej, więc tylko w skrócie, z Sobótki, która nie jest może tutaj zaznaczona jakąś tam wielką strzałką, ale z Sobótki udaliśmy się najpierw do Lubania, żeby tam zostawić naszego podopiecznego pieska, a potem z Lubania pojechaliśmy do Berlina, z Berlina lecieliśmy do Singapuru, i z Singapuru do Perth. I całość zajęło nam około 27 godzin, więc jest to naprawdę dość wyczerpująca podróż, szczególnie, że są zmiany czasowe, więc jak wylecieliśmy z Berlina o 7 rano, to byliśmy o 9 wieczorem w Singapurze, tylko że naszego czasu, a tam było plus 7 godzin. Czyli nagle się zrobiło taki tak naprawdę poranek, no i nie pozostawało nic innego, jak położyć się na wykładzinie i po prostu próbować zasnąć. No i później jeszcze 5 godzin lotu do Perth, no i później już wejście w normalny dzień i próba aklimatyzacji do zmiany czasowej. Warto jeszcze zaznaczyć, że te, jeszcze jakbyś cofnął, 27 godzin podróży to tak naprawdę nie jest wcale jakoś bardzo długo. Trafiło nam się bardzo dobre połączenie przez Singapur. Można próbować jeszcze różnymi innymi drogami z kilkoma przesiadkami i pewnie mogłoby to zająć dużo dłużej. Natomiast nam zależało na tym, żeby ta podróż nie była jakoś super wyczerpująca. Wybraliśmy w tym celu linie lotnicze Scoot. Jeżeli kogoś by to interesowało, są to tanie linie lotnicze, wbrew pozorom, mimo że latają na długich dystansach, więc można mniej zapłacić za bilet, ale na przykład już nie dostanie się posiłku na pokładzie, ani nawet szklanki wody, więc o tym warto pomyśleć przed wylotem. Jeszcze może też wspomnę o tym, ile kosztował nas bilet. Może niektórzy z Was już planują podróż do Australii i podejrzewam, że ten temat może być jednym z najciekawszych. Dla nas był istotny i wybraliśmy bilety, które wyniosły nas mniej więcej około 5000 zł na osobę w obie strony. Właśnie poprzez Singapur. O, tu lecimy.
Już wspomniany podopieczny to Tara, nasz pies, najistotniejszy członek naszego stada i często przed wylotem padało pytanie, no a co z psem, czy pies leci z wami? Oczywiście pies nie wybierał się z nami do Australii, przede wszystkim dlatego, że nie lubi upałów, więc postanowiła spędzić zimę jednak w Polsce i mamy to ogromne szczęście, że mogła trafić pod opiekę do moich rodziców, którzy są tu dzisiaj obecni, siedzą w pierwszym rzędzie. Za co im bardzo serdecznie dziękujemy, bo oczywiście bez tej opieki ten nasz wyjazd na tak długo nie byłby możliwy. Także poza tym, że warto mieć rodzinę w Australii, to jeszcze warto mieć super rodzinę na miejscu. I jeszcze tak sobie prywatę pozwolę tutaj wtrącić. Moi rodzice kilka dni temu mieli 41. rocznicę ślubu. Jeszcze a propos tego dystansu, jaki jest do Australii, jest to około 15 tysięcy kilometrów, to zazwyczaj uczymy się w szkole mapy świata, gdzie Europa jest w centrum. I przynajmniej ja tak miałam, że ta Australia zawsze gdzieś tam była na dole, ukryta, troszeczkę schowana, nie widziałam jej na tej mapie w pełni, więc wydawała mi się stosunkowo małym kontynentem. Nie zastanawiałam się nigdy szczególnie, jak jest wielka. I tutaj celowo wybraliśmy taką mapę, gdzie Australia jest w centrum, żeby troszeczkę zmienić perspektywę, bo dzisiaj będziemy się przenosić w tamtą część świata i żeby przekonać się, że Australia wcale tak mała nie jest. Bo okazuje się, że jest 26 razy większa od Polski i jest 6 pod względem wielkości państwa na świecie. No i oczywiście jedynym krajem, który zajmuje cały kontynent. Tak, i osoby, które pewnie, każdy z was, kto wchodził do tej sali, dostrzegł mapę, która znajduje się właśnie tam w holu i to jest mapa obrazująca Australię Zachodnią, która stanowi 1/3 części całej Australii. Generalnie Australia ma powierzchnię około 7,5 miliona metrów kwadratowych, Europa ma 10 milionów metrów kwadratowych, więc można sobie tak odnieść tą skalę. No i właśnie część, w której my się przemieszczaliśmy, to jest właśnie mniej więcej ten wycinek, czyli można powiedzieć, że udało nam się zobaczyć pira z drzwi, tak jakbyśmy Polskę dookoła objechali. Wspominamy o tym przede wszystkim dlatego, że hasło Australia wywoływało jakieś ogólne skojarzenia przed naszym wyjazdem. Ja się sama nawet tak naprawdę nie zastanawiałam, że nad tym, jak dużą część Australii zobaczymy dopiero później, będąc tam, analizując mapę, co możemy odwiedzić, jak będzie wyglądał nasz wyjazd na kemping. Uświadomiłam sobie, jak mały wycinek w ogóle tego kraju jesteśmy w stanie w tym czasie, a mieliśmy 40 dni w Australii, zobaczyć. I dlatego trudno było odpowiedzieć na pytania, jaka naprawdę jest Australia, jacy są Australijczycy, czy chcielibyście tam żyć. Zdecydowanie jest to za mały wycinek i za krótki czas, żeby wydawać takie jednoznaczne opinie. Tak, aż mi się od razu ten dowcip przypomina, ale nie wiem, czy będę go przytaczał. Dowcip, który obrazuje różnicę pomiędzy emigrantem a turystą. I mieliśmy tą właśnie przypadłość być turystami, więc zawsze turysta ma wszystko w takich superlatywach i widzi wszystko w kolorowym świetle. Jednak jak się gdzieś trzeba pożyć dłuższy czas, żeby tak naprawdę doświadczyć i zobaczyć, jak naprawdę jest. Okej. I trochę kontekstu może teraz. Tak, właśnie trochę takich faktów. Słychać nas dobrze? No to dobrze, mogliśmy na samym początku zapytać, ale okej. Na pewno daliby nam znać. Tak, więc kilka takich faktów, myślę, dość istotnych, też żeby nie przedłużać z tymi różnymi tutaj wielkościami i faktami, liczbami, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to między innymi, że w Australii występuje kilka różnych stanów i każdy stan ma różne swoje wewnętrzne przepisy. I to jest dość istotne, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy każdy z nas doświadczył
różnych reżimów sanitarnych i tak dalej związanych z pandemią. I tutaj myślę, że też warto powiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja aktualnie. Mianowicie Australia zniosła wszelkie obostrzenia, więc można do niej wjechać bez szczepienia, bez certyfikatów, po prostu bez testów. Wystarczy tylko wiza tak naprawdę, którą można wyrobić bez problemu przez internet. Ona jest przydzielana automatycznie, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów, po prostu wysyła się wniosek i system automatycznie nam tą wizę wysyła. Jest to wiza na 3 miesiące, wiza turystyczna. Dokładnie tak. No i teraz istotne rzeczy, czyli warto podkreślić, że stolicą Australii jest Canberra. I... Kto myślał, że Sydney? I tutaj też Kalinka właśnie znalazła informację, że stolica znajduje się w połowie drogi pomiędzy Sydney a Melbourne i postaram się pira z drzwi. Tu jest Sydney, tu jest Melbourne, tu jest mniej więcej Canberra, ale mi się ręka trzęsie. To lewa, no więc dlatego. A dużo osób zna miasto, bo ponieważ Adelaide, mieszka tam dużo Polaków. I tak, co jest istotne też dla nas jako Polaków, czyli waluta, bo jednak ma to później przełożenie i znaczenie. Dolar australijski waha się na poziomie 3 zł. Więc jest to dla nas też taki finansowy przeskok, ponieważ ceny są w cudzysłowie jak w Polsce, tylko że w dolarach, więc za wszystko płacimy razy 3. Miałem tam też swojego hopla przez chwilę, fotografowałem ceny produktów wszelakiego rodzaju i faktycznie tak razy 3 wszystko. Więc trzeba zmienić myślenie, że to jest po prostu jakiś tam sobie nazwa i nie ograniczać się. I warto mieć sporo oszczędności przed wyjazdem. To do listy możecie to pisać. Tak. Dobra. Pewnie większość z Was wie, że najwyższym szczytem jest Góra Kościuszki, głowa państwa to król Karol III, a tutaj bardzo istotna rzecz dla nas, ruch prawostronny, czyli kierownica po prawej stronie. Na początku głowa wariuje i nieraz jak biegałem, to prawie wpadłem pod samochód, bo najpierw patrzyłem w lewo odruchowo i nagle ktoś hamował. Może jeszcze dlatego, że się nie zatrzymują na przejściach dla pieszych. O, to jest też taka fajna ciekawostka, że trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tam się nikt nie zatrzymuje na przejściach dla pieszych. Czeka się, można stać na przejściu przez parę minut, nikt się nie zatrzymuje. Tylko było chyba widać, jak my jeździliśmy, to że ja się zawsze zatrzymywałem, już z daleka kogoś widziałem i tak się dziwili, machali, a byli zaskoczeni troszkę. Okej. Okay, jeszcze tylko powiem anegdotkę a propos Góry Kościuszki, która jest takim polskim akcentem w Australii, to nie znajdzie się raczej Australijczyk, który jest w stanie wymówić nazwę Góra Kościuszki prawidłowo, więc jest Kosciuszko Mountain. Tak to znają. No i przechodzimy do zdjęć i na pierwszym zdjęciu wspomniana siostra Martyna i jej partner Grzegorz, którzy byli, mówiąc profesjonalnie, naszymi hostami. I to dzięki nim tak naprawdę mieliśmy możliwość w ogóle polecieć do Australii na tak długo, bo przyjęli nas pod swój dach, użyczyli nam swój samochód, więc odeszły nam dwa największe koszty tak naprawdę związane z podróżą, czyli zakwaterowanie i wypożyczenie samochodu, które pewnie byłoby nieuniknione tam na miejscu, żeby podróżować. Także nie będziemy też się wypowiadać na temat cen hoteli, noclegów, hosteli, ani wypożyczenia samochodów, bo mieliśmy ten luksus, że mieszkaliśmy sobie po prostu u mojej siostry. Tak, i tutaj jak ojciec z synem, Grzegorz 2 metry, ponad 100 kilo, ja połowa tego, więc też... Tak, Krzysiu, dużo się nie pomyliłeś. Więc też musieliśmy ciekawie wyglądać, jak razem spacerowaliśmy lub jak Grzegorz uczył mnie sportów wodnych. Tutaj widać pierwszy nasz zachód słońca, pierwszy dzień po przylocie. Jest to dzielnica North Beach, w której właśnie wtedy Martyna z Grzegorzem mieszkali i dom był położony, myślę, że 500 metrów. Od oceanu. Może to nie była taka plaża, która nadawała się w pełni do pływania czy plażowania, ale
dokładnie kilka kroków było, żeby pójść zobaczyć zachód słońca każdego dnia. Znaczy, a ja już tracę głos. Tak, nie nadawała się za bardzo do sportów wodnych, jak i pływania, ze względu na to, że występuje tam rafa, czyli forma skalista, która jest dość ostra i nieprzyjemna, więc dlatego też fale się rozbijają w takich miejscach. Tutaj między innymi właśnie bardzo fajne miejsce na zachody słońca, kawałek plaży i to można by było powiedzieć, rafa, która występuje tutaj, jest tego typu, czyli takie skaliste elementy i one są zaraz tutaj blisko tak naprawdę brzegu. Bardzo fajne molo i też generalnie podzieliliśmy tą prezentację na takie elementy związane z częścią związaną z PERW oraz z naszą podróżą. I chcielibyśmy po prostu podzielić się z Wami rzeczami, które dostrzegliśmy, zaobserwowaliśmy, a tutaj na samym początku właśnie rzeczy związane z okolicą, czyli miejscem, które było najbliżej nas. I właśnie tam jest dość specyficznie ze względu na to, że wzdłuż oceanu prowadzi ścieżka rowerowo-piesza, która ma około 50 km. Czyli tak naprawdę prowadzi ona wzdłuż miasta. No i można śmiało uprawiać sporty zarówno biegowe, piesze, jak i rowerowe i można tam zaobserwować bardzo duże zainteresowanie właśnie aktywnością fizyczną, czyli nieważne o której godzinie jest się tak naprawdę nad oceanem, to jest tam sporo osób uprawiających sport. I ciekawostkę od razu bym powiedział taką. Raz wybrałem się na bieganie i tam naprawdę wszystko w PERW jest równiutkie co do centymetra. Chodniki, trawniki, przystrzyżone, przygolone. Naprawdę bajka. No, nie da się, żeby było bardziej równo. No i któregoś razu biegłem sobie i przez 5 km po prostu rozglądałem się na ocean, bo chodnik, lustro. No i pewnego zdarzył się raz na 5 km krawężnik, jak wyrżnąłem orła, to stwierdziłem, że okej, trzeba patrzeć jednak pod nogi. Więc można się przez to zagapić. I warto zwrócić właśnie uwagę też na to, że co prawda ta ścieżka pieszo-rowerowa ciągnie się wzdłuż wybrzeża i jednocześnie wzdłuż dosyć ruchliwej drogi. Ale chyba dzięki temu, że wieje tam wiatr właściwie codziennie, bez ustanku, raz mocniej, raz lżej z różnych kierunków, to nie odczuwa się w ogóle tego, że spacerujemy, biegamy czy jeździmy na rowerze zaraz przy drodze. Tak sobie to analizowałam, że gdyby tak było to w innym miejscu, to pewnie zapach spalin byłby nie do zniesienia, czy też bardziej zwracalibyśmy uwagę na przykład na ten hałas samochodów. Natomiast dzięki temu, że roztaczał się wzdłuż tego piękny widok na ocean i cały czas to powietrze było w ruchu, w ogóle było to nieodczuwalne. I zaczynamy kolejny etap związany ze sportami wodnymi. Tak, przyjechaliśmy i plany były dość ambitne i to plany wytyczone między innymi przez Grzegorza, który usilnie chciał nauczyć nas wszelkich sportów wodnych i podzielić się swoją pasją, zainteresowaniem. Powtarzał, że ma 4 tygodnie, ma 5 tygodni na zrobienie z nas zawodników. Więc garaż pełny desek wszelakiego pokroju został w pełni wykorzystany i tylko wachlowaliśmy tymi sprzętami. No i tak jak tutaj widzicie, miałem bardzo dobrego asekuranta, może tym razem nie wspinaczkowego, ale właśnie wodnego. Co prawda te przygody z kitesurfingiem nie skończyły się najlepiej, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. I właśnie teraz chcielibyśmy trochę opowiedzieć Wam tak naprawdę o takim wątku związanym ze sportami wodnymi, ponieważ warto zacząć od tego, że PERW jest jednym z najbardziej wietrznych miast na świecie. W związku z tym bardzo dużo osób, między innymi z Europy, przeprowadza się tam, żeby móc uprawiać między innymi kajta. I też jest bardzo duża wyrozumiałość od pracodawców, ponieważ oni potrafią puścić kogoś wcześniej z pracy, bo widzi, że wieje wiatr.
i ktoś sobie po prostu odrobi później. I tak jak Grzegorz po prostu wraca, mówi, patrzcie, 16 noc, kurczę, dogadałem się z szefem, popracuję wieczorem, nie? Chodźcie, jedziemy na kajta, pakujemy się, nie? Warto powiedzieć o tym, że tam w ogóle życie się toczy według wiatru, bo on nie jest stabilny i codziennie taki sam, tylko o różnych porach dnia ten wiatr jest przeznaczony do innego sportu i tak na przykład jak rano pójdziemy na surfing, to już czasem po południu nie ma sensu i odwrotnie, na przykład rano nie ma zupełnie warunków do kitesurfingu, a z kolei po południami są super warunki, stąd nie ma tutaj wybrzydzania, tylko po prostu trzeba szybko podejmować decyzje, pakować sprzęt i jechać, łapać wiatr. Jeszcze może dla wyjaśnienia, bo może nie wszyscy wiedzą, czym jest kitesurfing. Mniej więcej tutaj widać, ale jest tylko jedna część, czyli latawiec. Do tego jeszcze jest deska, no i powinno się być na wodzie oczywiście. Tutaj jest ten etap treningowy, czyli dopiero opanowanie latawca. Jest to dużo większy latawiec niż taki latawiec do zabawy. Ma on dużą siłę i no, trzeba umieć się z nim obchodzić, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tak, bardzo dobrze, że to powiedziałaś i w zależności od masy ciała jest po prostu inna powierzchnia tego latawca i jak dla mnie teoretycznie optymalny był 7 metrów kwadratowych powierzchnia, to Grzegorz ma 14 metrów kwadratowych, więc mógłbym wrócić do Polski, całkiem możliwe. Więc też trzeba mierzyć siły na zamiary i właśnie z tym to bywa różnie. Szczególnie jak się chce podejść bardzo mocno z umysłu, w sensie przyjechałem do Australii, nauczę się tego kajta, koniec, kropka. I jeżeli jest się bardzo nadgorliwym, to ten żywioł, jakim jest ocean, po prostu sponiewiera bardzo mocno. I trzeba po prostu nauczyć się pokory, zdrowego rozsądku, cierpliwości, faktycznie patrzeć na te warunki. Jak nikogo nie ma, to znaczy, że nie ma warunków. A nie po prostu, to ja dam radę, to tak jak polscy himalaiści. Nieważne, jakie były warunki, po prostu cisnęli, bo było zapłacone, to trzeba wejść. I tak samo trzeba się po prostu nauczyć tego, żeby obserwować, bo przyroda tak naprawdę rozdaje karty, a my jesteśmy tylko takimi mróweczkami małymi. To jest piękne miejsce do tego, żeby uczyć się właśnie tej obserwacji natury i życia w harmonii z nią, bo tak jak Alek powiedział, nie ma tutaj przebacz. Jeżeli wiatr jest nieodpowiedni, to na przykład nie da się pływać na kitesurfingu. I to też jest taka piękna lekcja, obserwowanie tych ludzi, jak oni funkcjonują w połączeniu z tym oceanem. Tak naprawdę w ogóle życie się tam toczy wokół wody i wokół wiatru. Nie ma tam takiego typowego plażowania, jakie my znamy. Nie używa się tam parawanów. Tak, nie widzieliśmy ani jednego parawanu, ale myślę, że to dlatego, że po prostu za mocno wieje. Że po prostu mogłoby te parawany zmuchnąć, ale też może po prostu wszyscy są tak przyzwyczajeni do tego. Bo innych Polaków nie widzieliśmy. Może tak. No. I warto dodać to, że nie tylko my używamy strawy do biegania czy innych sportów, tam też ci kitesurferzy lubią odpalić zegarek i się ścigają niektórzy na kilometry, kto ile nakręcił kilometrów. Tak, w Australii w Perth mieszka również siostra Grzegorza, która świetnie pływa na kajcie i zawsze tam jest taka między nimi cicha rywalizacja, nie mówią tego wprost, ale można to obserwować, kto dłużej wytrwa na desce, tak. Kto pierwszy zejdzie na brzeg. I może też warto powiedzieć, że początkująca osoba na kitesurfingu po prostu ustawia się względem wiatru i przemieszcza się zazwyczaj po linii zgodnie z wiatrem, czyli będzie podążać do brzegu. A zaawansowani kitesurferzy pływają w tom i z powrotem, czyli potrafią tak przekręcić skrzydło, ustawiać się względem wiatru, że po prostu zasuwają. Ci, co są odważniejsi, ambitniejsi, to pływają dość daleko, ale różnie bywa, pływają rekiny, delfiny i tak właśnie też można było anegdotkę przytoczyć, że jak byliśmy na jednej z miejscówek, bo to też nie jest tak, że na tym kajcie pływa się wszędzie, ponieważ musi być odpowiednia szerokość plaży, żeby wypuścić to skrzydło, tak jak widzieliście, linki mają około 20 metrów, czy się mylę? Dość bardzo długie są, więc trzeba najpierw postawić to skrzydło do horyzontu i dopiero później można płynąć. I właśnie do zenitu. I właśnie jedna znajoma, która pływała, zobaczyła płetwę w wodzie i tak spanikowała, że wypięła wszystko.
wypięła skrzydło, wypięła i po prostu płynęła do brzegu. I okazało się, że to był delfin. Tak, bo oczywiście kajt ma takie zabezpieczenie, że jak jest na przykład silny powiew wiatru albo coś się poplącze, to wypina się latawiec, żeby nas nie porwał. Tak, i ona spanikowała. Okazało się później, że widziała delfina, a nie rekina, no ale co przeżyła tu jej? Tak. I to jest tak jak z tym twoim snem trochę. I ona też cały czas gdzieś tam jej się śnił ten rekin, aż zobaczyła tą płetwę. Bardzo się bała tego spotkania z rekinami, a właśnie przy tej plaży te rekiny faktycznie występowały, więc miała powody do tego, żeby się bać. No ile? 10 minut od nas był na Mulalo Beach rekin, właśnie dwumetrowy, tiger, który jest dość niebezpieczny, pojawił się przy brzegu. Raz też spotkaliśmy się z alarmem rekinowym, więc mieliśmy tą przyjemność. Tam właśnie działa to w ten sposób, że jest taki system alarmowy. Codziennie rano przelatuje śmigłowiec, który obserwuje. Oprócz tego duża część rekinów ma w sobie GPS-y. Jak przekraczają pewną linię, to jest od razu alarm. Ale nie rodzą się z nimi. No nie. I alarm między innymi polega na tym, że lata helikopter po prostu przy plaży, kręci kółka, już wszyscy wiedzą, że jest po prostu taka sytuacja. Oprócz tego jeszcze są samochody na plaży, włączają alarm przez szczekaczkę, mówią i wszyscy jak jedną ręką po prostu wychodzą z tej wody i znajdują się na plaży. Nikt nie wchodzi. W Polsce każdy by z aparatem wchodził, jeszcze chciał nakarmić, dokarmić, podkarmić, a tam po prostu wszyscy wychodzą grzecznie z wody. Niestety nie udało nam się zobaczyć rekina na żywo. Widzieliśmy tylko nagranie w wiadomościach w czasie naszego pobytu właśnie, gdzie ten rekin był. Ja bardzo żałowałam, bardzo chciałam go zobaczyć, ale przynajmniej doświadczyliśmy tego alarmu. Bardzo byliśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało, więc będąc w wodzie cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy świadomość, że te rekiny są i się naprawdę o tym myśli, że mogą się w każdym momencie gdzieś tam pojawić. Dokładnie. To może tak, jeszcze warto wspomnieć o tej cykliczności dnia, w sensie takim, że zazwyczaj rano wiatr wieje od lądu w stronę oceanu, czyli wypłaszcza fale i później zmienia swój kierunek, także po południu wieje w odpowiednim kącie do kitesurfingu. Dlatego większość zdjęć z kajta jest właśnie w okolicach zachodu słońca, ponieważ wtedy są optymalne warunki. No, trzeba też podkreślić, że ta nasza kariera kitesurferska trwała bardzo krótko, więc więcej zdjęć nie będzie. Nie stanęliśmy na desce, nie pływaliśmy, przyznajemy się do tego bez bicia. Nie udało się Grzegorzowi zrobić z nas zawodników. No po prostu było, okazało się to dla nas za trudne, zbyt stresujące. Tutaj już mieliście okazję zobaczyć, jeszcze jakbyś mógł cofnąć. Jeszcze. Jest to zdjęcie, które pięknie pokazuje, jak wygląda ubieranie pianki albo jej zdejmowanie. Jest to bardzo upierdliwa czynność, nie jest to łatwe. Często potrzebna jest asysta drugiej osoby, żeby zdjąć ten kombinezon. No i też pokazuje to pięknie, jaka jest infrastruktura nad oceanem w Australii. No, robi to ogromne wrażenie, bo naprawdę całe wybrzeże, które my przynajmniej zobaczyliśmy w Perth, jest przygotowane do tego, żeby przebywali tam ludzie. Są toalety, są prysznice, są ławeczki i wszędzie właśnie po opływaniu można się tak oporządzić jak tutaj. No i każda plaża ma swoją nazwę, jest oznakowana, są wszystkie numery alarmowe, są też znaczki tak naprawdę z nakazów, zakazów, czy można, nie wiem, wejść z psem, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko jest bardzo uporządkowane. No i oczywiście też są wyznaczone miejsca, gdzie jest typowo plaża dla psów i wtedy jest tam masa po prostu zwierzaków, które świetnie się bawią i wszyscy pilnują porządku. Wtedy one tam rządzą. Mieliśmy okazję, przyjemność wybrać się z Australiką i psem na taką plażę. Jest to fantastyczny widok, kiedy cała plaża jest pełna psów. Nie mam akurat zdjęcia stamtąd, ale też widzieliśmy, jak psy pływają w falach. Dosłownie nurkują tam i dają się tym falom kotłować. Też niesamowity widok. Tutaj jeszcze zdjęcie, które obrazuje, ile tak naprawdę potrzeba sprzętu, żeby uprawiać jakiekolwiek sporty, więc dlatego mają wielkie domy, wielkie garaże i warto wspomnieć wielkie też samochody. Wielkie samochody
I warto wspomnieć o tym, że powszechnie Perf nazywane jest wielką wioską, dlatego że są tam same domy jednorodzinne, czyli nie ma żadnej zabudowy wysokiej. I średnio myślę, że domy mają około 100-120 metrów kwadratowych, czyli są to dość duże. I to jest też jakby dowód na to, jak Australia jest wielka. Tam po prostu te tereny nie ograniczają w żaden sposób mieszkańców, więc mogą oni sobie pozwolić na taką zabudowę. Teraz dopiero zaczynają powstawać takie wielopiętrowe budynki, ale myślę, że nie będzie to jakaś taka tendencja powszechna, ponieważ zasłaniają one widok na ocean. I teraz po krótkiej przygodzie z kajtem, już nie będę opowiadał swoich tam kolizji z piaskiem, bliskiego spotkania z ziemią. Po zakończeniu tych czynności przeszliśmy do supa i surfingu, które miało być teoretycznie spokojniejsze, ale jak zobaczyłem moc po prostu latawca, to power zone, to zrozumiałem te filmiki na YouTubie, bo oczywiście nie jest tak, że człowiek idzie w ślepo, tylko najpierw poogląda trochę na YouTubie, podpatrzy i mówi, kurde, no niemożliwe, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. A jednak, uwierzcie mi, jak piszecie sobie wypadek, kitesurfing, to tak, to zobaczycie, o co chodzi. To lepiej ćwiczyć w wodzie niż na lądzie. Lepiej ćwiczyć w wodzie niż na lądzie, tak. Więc przeszliśmy do supa. Sup, to był dla mnie sup, dla Grzegorza to była deska surfingowa. Więc też takie porównanie. Z supowania blizna na stopie została mi do dzisiaj i pewnie zostanie do końca życia. Jeszcze a propos supa, to jest pływanie na takiej dużej, szerokiej, wypornościowej wypornej desce, o bardzo dużym litrażu. Z wiosełkiem. Z wiosełkiem, no tylko żeby faktycznie tym wiosełkiem pomachać, to trzeba spędzić w tej wodzie bardzo dużo czasu i fajnie jakby ta woda po prostu była na tyle spokojna, żeby się dało to zrobić. Ale znowu jak jest się nadgorliwym i stwierdzi, ja nie dam rady, to tak się wpada, wchodzi do wody i tak po prostu można też się nieźle zmęczyć. I w jednym miejscu mieliśmy tak, że była zatoczka, ja mówię, dobra, spróbuję swoje siły. O, cholera jasna. No to się nagada. Teraz twoja kolej. No to jak się macie? Działa czy trwa? Dobrze, dyrektora nie ma. Okej. I właśnie stwierdziłem, że spróbuję powachlować, jest dość spokojnie i na tyle był mocny prąd, że ja wachlowałem, a deska płynęła tam, gdzie chciała. Nie miałem żadnego wpływu na to, w którym kierunku popłynę, no i po prostu wyrzuciło mnie kawałek jakieś 500 metrów dalej i wróciłem na nogach z tą deską przez jakieś skały. Więc tak wygląda mierzenie siły na zamiary. Tak, no tutaj zaczynają się już, wiecie, stylówka na surfera i te sprawy. Woda jest generalnie bardzo słona, więc włosy układają się świetnie. Codziennie się jest na plaży, więc też niespecjalnie trzeba się przejmować makijażem, ubraniem. Taki styl ludzi, którzy się tam poruszają właśnie nad oceanem. My jakby mieszkaliśmy w tej części, mieliśmy tą przyjemność, że mieszkaliśmy nad oceanem. Pewnie inaczej to wygląda w centrum, ale tam ludzie po prostu chodzą w sportowych ciuchach, w shortach, w przewiewnych rzeczach. Bardzo popularne są topy, obcisłe getry. Wszyscy zasuwają w butach sportowych. Nikt się niespecjalnie przejmuje. I co bardzo ciekawe, w ogóle nie czuliśmy się obserwowani. Nikt nas nie oceniał, nie lustrował wzrokiem, jak wyglądamy, w co jesteśmy ubrani. Wszyscy byli zajęci sobą, swoimi rozmowami. I to nas bardzo zaskoczyło. Myślę, że tym trochę się jednak różnimy. Tak, i czuć po prostu ten taki styl wybrzeża, taką swobodę, luz i myślę, że samo to otoczenie, to słońce, ten klimat sprzyja właśnie takiej stylówce, takiemu zachowaniu, takiemu wyluzowaniu tak naprawdę, czego myślę, że nam po prostu trochę brakuje. Możemy trochę pozazdrościć takiego komfortu, takiej swobody życia, nie przejmowania się tak naprawdę wieloma rzeczami, które nas dotykają na co dzień. I właśnie dzięki temu mogą spędzać dużo czasu właśnie w wodzie, a wiadomo, ocean, woda, czyli taka
energia, taki żywioł, który wycisza, uspokaja, relaksuje i też nie czuć tych bodźców, które mamy tak naprawdę na co dzień. Raczej jest tutaj klimat, który jest sprzyjający dla człowieka, czyli po pierwsze właśnie wilgotność odpowiednia, dźwięki, które są wyciszające, relaksujące, do tego woda, która wyciąga z naszego ciała te elementy, które mogą powodować jakieś napięcia, no bo woda też no nie jest tam wcale jakaś super ciepła, więc wpływa też na regenerację. Tak jak rano sobie poszedłem biegać, później na deskę, to czułem po prostu, jak fajnie się regeneruje moje ciało. Weszliśmy na temat bardzo dla mnie bliski, o którym mógłbym mówić godzinami i to jest niebezpieczne, musi mnie Kalinka tutaj... Ale wiemy, że jest tu jedna osoba, która bardzo jest zainteresowana twoim surfingiem. Tak, surfowaniem. Naprawdę ten sport mnie urzekł i odkryłem w nim coś niesamowitego, to znaczy właśnie poczucie takiego zrozumienia z naturą, obserwacji i właśnie taka sztuka złapania balansu, równowagi pomiędzy tym, co jesteśmy w stanie zrobić pod względem fizycznym, jak i takim emocjonalnym, psychicznym. Tutaj na przykład jak jest zdjęcie, no to jest tam sobie jakaś biała falka, na której można zaobserwować tak zwany rip curl. Niektórzy mogą znać nazwę marki, właśnie od tego efektu powstała ta nazwa, czyli tak naprawdę kręcących się bąbelków. I to jest taka roleczka, która ma dość dużą energię, dzięki czemu można łapać fale, tak zwane białe fale. I właśnie podjąłem tam wyzwanie, żeby nauczyć się pierwszych kroków surfowania, zrozumieć ten sport trochę. Obserwowałem dużo ludzi. Zaczęło udawać mi się stawać na deskę właśnie na tych białych falach. I warto zwrócić uwagę na to, że fale mają swoją periodyczność, taką okresowość. I może zaczynając od brzegu, tak tylko w skrócie chciałbym to zobrazować. Mamy brzeg, przy brzegu są te tak zwane białe fale. Bardzo duże znaczenie ma ukształtowanie terenu. Najlepiej, jeżeli piach, podłoże schodzi równo, powoli w stronę oceanu. Jeżeli są jakieś dołki i tak dalej, no to wtedy fale w dziwny sposób się mogą załamywać. Dlatego ci bardziej zaawansowani surferzy surfują w takich miejscówkach, gdzie jest dość niebezpiecznie, to znaczy gdzie jest rafa, gdzie jest wypłaszczenie przez skały i wtedy jest pewnik, w którym momencie załamie się fala. I właśnie amatorzy, ci co się uczą na samym początku, łapią te białe fale, fale, które po prostu są niziutkie, które tylko pchają. Później wchodzi się na wyższy poziom zaawansowania i przesuwa się w głąb oceanu, żeby łapać tak zwane zielone fale. I teraz tak, jest na początku jest biała fala. No. Moja kariera surferska zakończyła się na noszeniu deski, w tym byłam świetna. I tak, mamy te białe fale i tutaj właśnie Kalinka złapała taką falę i jest z tego też bardzo duża radość, bo po prostu się zasuwa energią natury. Później właśnie jest taki dołek, czyli miejsce, w którym nic się nie dzieje. Później jest właśnie tworzenie się fali. I później zazwyczaj jest tak, że z oceanu one sobie tak po prostu rytmicznie falują lekko, tworzy się fala większa i później jest załamanie i biała fala. No i właśnie sztuką jest to, żeby wejść na ten pik i zjechać jak z nartostrady. No, tylko, że jak już były ambitniejsze fale, to po prostu znacie ten taki efekt motyli w brzuchu, że coś was przeraża. Rośnie, cholera, jest dwa razy większa. Nie? Jak tu na to... Uciekać czy co robić? No. Jest tak, że naprawdę potrafią zbombardować i sponiewierać te fale i to jest przerażające. W sensie jak się jest pod nią i jak ona uderzy, to jest tak jak obuchem w głowę. I czasem wejdzie się w taki zły odcinek, że nie da się z niego wyjść. Jest tak, że ta fala po prostu uderza. Ja miałem tak, że rolowałem po prostu po ziemi, wypychała mnie do góry i znowu mnie zanurzała. No i po prostu sztuką jest, żeby później znowu wyjść z tego dołka.
I więc sport bardzo trudny, zaawansowany. Udało mi się coś tam zrozumieć, podłapać, dużo radości, a przede wszystkim rzecz, która jest dla mnie najistotniejsza, którą właśnie odczuwam podczas wspinania, podczas bardzo trudnych segmentów treningowych czy na zawodach biegowych. Właśnie rzecz, kiedy wyłącza się umysł, to znaczy jest się w takim stanie flow, w takim tu i teraz, że nie myśli się o niczym. Jest się po prostu w 100% w tym miejscu, w tej chwili. Myśli i tak, się, jak przeżyć. Znaczy nie myśli się, po prostu tak jak złapanie fali, to jest taka euforia. Że, znaczy jeżeli myślisz, to znaczy, że nie uda ci się tego zrobić. Ty właśnie obserwując te osoby tam, zaobserwowałem to, że oni po prostu są i oni wykorzystują prądy oceaniczne, są w odpowiednich miejscach, w odpowiedniej chwili i robią to, co natura im podaje na tacy. I oni nie, myślę, że robią wiele rzeczy intuicyjnie. To jest tak, że pewne ruchy, instynkty są wyrobione i po prostu robi się to płynnie. I to jest właśnie wspaniałe. Jak się złapie tą falę, udało mi się to kilkukrotnie, to po prostu jest krzyk euforii i ciarki na plecach. I to jest stan nie do opisania. Takie naprawdę piękne chwile. I właśnie po to się upada wielokrotnie, żeby doświadczyć właśnie tego stanięcia na deskę, odpowiedniego momentu, bo jak sami widzicie, jest pewien układ, rozkład stóp i wystarczy przesunąć stopę dosłownie kawałek do przodu i już można się przewrócić, bo środek ciężkości będzie w złym punkcie. Dobra, taki krótki filmik zajawkowy. Łukaszku, pozdrowienia z fal. Łukasz, masz ten pomysł. Trzeba podkreślić to, że perf jest jednym z trudniejszych miejsc do surfowania, ponieważ fale bardzo szybko się załamują. No i też zdjęcia i filmiki tego nie oddają. No, trzeba by było wejść z jakąś wodoodporną kamerą w te fale i pokazać to z drugiej perspektywy. Każdy musi doświadczyć tego sam, wejść i poczuć siłę tych fal. I jak sami dobrze wiecie, jest tak, że jak się kameruje, to nie wychodzi. A jak kamerzysta odchodzi, to wtedy ole, lecę! Jest naprawdę dobrze. No tak jest niestety. No. Jest wsparcie. Dziękuję. Dawaj, ze sportów takich wodnych, których jeszcze mieliśmy okazję spróbować, było snurkowanie, czyli pływanie z maską i rurką i obserwowanie podwodnego życia. To też było piękne doświadczenie, nie trzeba było jakoś daleko szukać, wystarczyła jakaś płycizna. No i to też, co istotne, było to możliwe tylko w bezwietrznych momentach, więc zazwyczaj wcześnie rano, zanim jeszcze się wiatr rozhulał, to wtedy trzeba było spieszyć się na plażę i korzystać z tego, że fale nie przeszkadzały w podziwianiu tego, co pod wodą. Co było też super, to mieliśmy właśnie takie pianki, też użyczone nam przez osoby, u których byliśmy, które idealnie jeszcze nas unosiły na wodzie, więc była to sama przyjemność. Tak, i też trzeba podkreślić, że znowu kolejne przełamywanie barier, granic, poznawanie swoich możliwości, bo tutaj fajnie tam przy brzegu sobie posnurkować, ale jak wypłynie się trochę dalej, szczególnie za rafę, bo też po jakimś tam odcinku zmienia się ukształtowanie terenu i jak się zobaczy rybę wielkości nogi, to wiecie, jest to trochę creepy i też nie wiadomo, co tak naprawdę wokół ciebie pływa, na co możesz stanąć, czy coś cię zje, czy coś cię będzie chciało ugryźć. I jest naprawdę taka duża różnorodność,
że też trzeba się tego nauczyć i doświadczyć. No oprócz tego lubi się wlać coś tam przez rurkę do nosa, do gardła i zakrztuszenie się tą wodą z solą nie należy do najprzyjemniejszych, więc znowu takie poznawanie siebie i nauka kolejnych elementów. To jest trochę tak, że jak się przekroczy już pewną granicę w tej wodzie, to już traci się to takie poczucie, że to ja tutaj jestem panią, panem, tylko że wchodzimy w świat tych stworzeń i one zaczynają obserwować nas jako coś, co nie jest do końca naturalne w tym miejscu. Tak, i kontynuując wątki związane z otoczeniem, to właśnie tak wygląda niekończące się wybrzeże, piękne kolory, szczególnie w słoneczne dni, kiedy ta woda nabiera naprawdę pięknego koloru. No i wspomniane ścieżki rowerowo-biegowe, które prowadzą właśnie wzdłuż wybrzeża. I tak się ciągnie, można sobie tak biec i biec. Jeszcze właśnie a propos tej infrastruktury, to w wielu miejscach znajdują się parki, też właśnie nad oceanem, które są świetnie przystosowane do tego, żeby tam piknikować. Są ławeczki, zadaszenia, ogólnodostępne grille, wszystko za darmo, toalety. Australijczycy i osoby, które mieszkają w Australii, bo to jest też znaczący procent mieszkańców, uwielbiają piknikować i spędzać czas na świeżym powietrzu. My akurat byliśmy w Australii od początku grudnia do drugiej połowy stycznia. Był to też czas wakacji szkolnych i oczywiście okresu świątecznego i noworocznego i wtedy to jest dla nich taki czas bardzo rodzinny, który spędzają właśnie na spotkaniach w plenerze. To może tutaj też anegdotkę taką wtrąćmy, bo ja się bardzo intensywnie zastanawiałem, kim tak naprawdę jest Australijczyk. Nie wiem, czy kiedyś mieliście właśnie sposobność, żeby się zastanawiać nad takimi tematami. I tak drążyłem, pytałem, najpierw właśnie wśród osób, między którymi byliśmy, później wśród poznanych nowo Australijczyków. I tak tu zapytaliśmy, tam zapytaliśmy, aż w końcu dotarliśmy do skrzypków, czyli znajomych dzielnych i tutaj znajomych, którzy bardzo fajnie w naukowy sposób wytłumaczyli nam tą kwestię. Właśnie mieliśmy tą przyjemność, żeby ich odwiedzić w Perth i chyba też bardzo z tego tytułu bardzo się ucieszyli, że mogliśmy być. To może przybliżysz te nasze. Ta rozkmina nasza, kim jest Australijczyk, wynikała z tego, że jest tam po prostu bardzo duża liczba obcokrajowców, ludzi z całego świata. Myślę, że po prostu Perth i w ogóle Australia jest postrzegana jako miejsce bardzo dobre do życia i wiele osób chce tam mieszkać. Też zamieszkanie tam nie jest trudne. W sensie jest to dosyć otwarty kraj, łatwo tam zacząć pracę i z tej pracy nawet takiej w gastronomii przykładowo utrzymać się, wynająć dom, mieszkanie. No i zastanawialiśmy się jakby, no a kto tu jest tak naprawdę u siebie? Kto jest przyjezdny, a kto jest u siebie? No i taką sobie stworzyliśmy wspólnie definicję, że chyba po prostu jak już ktoś jest minimum dwa pokolenia w Australii, to już można go nazwać Australijczykiem, no ale tak naprawdę jest to w całości ludność przyjezdna z całego świata. No i w pewnym sensie też potomkowie aborygenów, czyli tej pierwszej nacji, tak określanej jako pierwsza nacja, która zamieszkała w Australii, ale też jest ludnością, która tam przybyła. Dokładnie. A teraz też z takich dobrobytowych rzeczy, między innymi to, co znajduje się w otoczeniu. Haker przyjechał. Tak? Między innymi basen, znajdujący się, tu można było zadać pytanie, jak wymówilibyście to słowo? Na górze. Na górze. Nie bicz i nie pól. Nie bicz i nie pól. Trochę czasu zajęło, zanim się nauczyliśmy poprawnej wymowy. Tak pewnie by było prawidłowo, jakby ładnie wymówić to Scarborough, ale spotkaliśmy się w pierwszym tygodniu naszego pobytu też dzięki mojej siostrze z drużyną seniorów water polo. Było to bardzo osobliwe spotkanie. Którzy co roku jeżdżą gdzieś na Mistrzostwa Świata w water polo i zwiedzili cały świat. I trenują regularnie na basenie właśnie tym. No i tak zaczęliśmy rozmawiać, oni byli bardzo ciekawi, w ogóle poczęstowali nas też domowym ciastem Rocky Road,
które jest takim znanym ciastem właśnie w Australii, bardziej w sumie takim może nie ciastem, tylko czekoladką. Właściwie to dają tam wszystko, czyli orzeszki, żelki, marshmallow, zalewają to czekoladą. I tak jedzą. I jest to pyszne. No, rozmawialiśmy właśnie o tym Scarborough, które jest dzielnicą Perth. I to była właśnie grupa prawdziwych Australijczyków. To mieliśmy tą okazję jedyną usiąść przy stole z grupą prawdziwych Australijczyków. I poprawił mnie, ale nie przykładaj się tak do tego słowa. Po prostu jest skabra. No. I tak codziennie trenowałem, było skabra. No, tak z tą skabra, skabra. Skabra było hasłem wyjazdu. Tak, tym bardziej, że lubiliśmy z Kolinką spędzać czas przy kawie, czasem pojawić się na basenie, a właśnie przy tym basenie była świetna kawiarnia, gdzie mieli bezglutenowe, wegańskie brownie, które zajadaliśmy i serwowali wyśmienite cold brew, ale najpierw trzeba było się trochę zmęczyć na tym basenie. I naprawdę rewelacyjny basen, który, tak jak widzicie, tu już jest ocean. Tu mamy basen, który ma tory 50-metrowe oraz 25-metrowe. I jak zbliżają się jakieś zawody, na przykład triatlonowe, albo jest też taki, są takie zawody w przepłynięciu na Rottnest Island, które znajduje się 20 km właśnie od Perth, no to przychodzą tutaj tacy wyjadacze, którzy tak chlastają w tej wodzie, że można się utopić. Więc w zależności od okresu są różni zawodnicy, niemniej jednak jest to basen otwarty całoroczny, w którym woda jest podgrzewana, ma stałą temperaturę. Ale uwaga, można się łatwo załatwić. W sensie, jak zwrócicie uwagę, jest tam lato. Jest grudzień, jest lato, pełnia lata, więc trzeba pilnować się przed słońcem. Około 30 paru stopni. Tak. Choć Australijczycy, jak przyjechaliśmy, to przepraszali nas, że jest tak zimno. A było wtedy 25. Nie, jeszcze lato się nie zaczęło. Jeszcze przepraszamy was, jeszcze lato się nie zaczęło. No. Więc smaruje się człowiek tym kremem całe ciało, a później wchodzi do wody, ściąga koszulkę i tak pływając sobie przez pół godzinki, tak schajcowałem plecy, że później musiałem dochodzić długi czas do siebie, bo po prostu nie pomyślałem o tym, że będę miał odkryte plecy. Więc trzeba być na każdym kroku czujnym i pilnować się przed słońcem, bo co ciekawe, też taka anegdotka związana ze sportami wodnymi, przy temperaturach 40+, jak piasek się nagrzeje, a plaże są bardzo szerokie, to jest problem, żeby wyjść z plaży, jeżeli nie ma się butów. I tak sobie spaliłem stopy jednego razu, bo chciałem tylko pójść niewinnie do toalety. I po prostu myślałem, że nie dobiegnę. Szukałem cienia. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie faktycznie były temperatury, bo my się trochę obawialiśmy, jak to będzie, czy da się funkcjonować, trafiliśmy na dosyć sprzyjające okoliczności, bo temperatura nie przekroczyła nigdy 37 stopni. Było zaledwie parę dni takich, gdzie ta temperatura była taka, że raczej zostawaliśmy w domu, bo po prostu było za gorąco, żeby robić cokolwiek. Ale tuż po naszym przyjeździe już temperatura podniosła się do około 40 stopni i tak tam jest podobno normalnie. Było to podobno wyjątkowo chłodne lato. Tak. I rzecz, która mnie osobiście ujęła, to właśnie ten aspekt sportowy. I praktycznie rzecz biorąc, każda dzielnica ma swoje jakieś drużyny sportowe i ma takie niesamowite obiekty sportowe, które są takie multifunkcyjne. I jak sami się domyślacie, skoro jest tam tyle upalnych dni, no to wszystko jest po prostu nawadniane systemem automatycznym. Co kilka dni jeździ gościu traktorkiem, dbają, pielęgnują tą trawę i uprawiane są wszelakie sporty w takim naprawdę pięknym stylu, w pełnym wyposażeniu, strojach. I jest to piłka, rugby, krykiet, sporty atletyczne wszelakiego rodzaju. Widzieliśmy dzieci, które po prostu biorą udział w takich lekkoatletycznych zawodach. No ja byłem zafascynowany. Wzruszony, łukałeś. Dobrze, że filmiku nie wrzuciłaś. Więc wygląda to w ten sposób. Bardzo duża arena trawiasta, jest namalowana między innymi bieżnia, po której właśnie tak wygląda bieżnia. Bo ja któregoś razu wchodzę na strawę, mówię, poszukam sobie jakichś segmentów, gdzie by tu pobiegać. I patrzę, na jakimś zielonym placu są segmenty na 400 metrów i są takie czasy, że się w głowie nie mieści. Któregoś razu tam pobiegłem, patrzę, a właśnie tam znajdowała się taka bieżnia. No i po prostu w butach lekkoatletycznych naprawdę ostro zasuwają.
I tutaj jedno z naszych ulubionych miejsc, czyli kawiarnia z widokiem na ocean. Już tam od 6 rano jest pełen ruch. Naprawdę ludzie są tam aktywni od wczesnych godzin porannych. No, wynika to też oczywiście z tego, że jest gorąco później, więc korzystają z tego czasu przed pracą albo jak mają dni wolne, zanim zrobi się super gorąco. Musicie też wiedzieć, że my bardzo lubimy uprawiać turystykę kawiarnianą. Ja byłam tam w siódmym niebie, bo każda kawiarnia miała kawę bezkofeinową, roślinne, mleka, także było z czego korzystać. Tak, oprócz tego mieliśmy tą przyjemność, będąc osobami, które mieszkają, żeby doświadczyć lokalnego targu, lokalnych warzyw i też wydarzeń, które się tam odbywają. I kolejny wątek sportowy, bo ten sport tam po prostu jest wszędzie. I właśnie na tej Skabrze znajduje się między innymi właśnie takie miejsce, gdzie można uprawiać sporty związane z skateboardingiem i nie tylko. A my wolimy fish and chips. Tak, a propos właśnie piknikowania, czasu świątecznego, tam właśnie między innymi ta młodzież, która robiła pokaz swoich umiejętności na skateparku, to też były okoliczności mikołajkowe i z tej okazji się to odbywało. Natomiast jeżeli chodzi o kuchnię, Australia niczym specjalnym nas nie urzekła. Jest bardzo popularny fish and chips w wielu miejscach, nie wszędzie jest on jakiś super smaczny, też trzeba trafić. No i tutaj dalsza część szarej australijskiej codzienności. Czyli brzydkie zachody słońca, tak. W którymś momencie się mówi znowu zachód. Ale co ciekawe, warto akurat tam było poczekać, aż słońce zajdzie i pół godziny po zachodzie słońca. Na pewno było warto? Tak, pół godziny po zachodzie słońca dopiero zaczynał się prawdziwy spektakl kolorów, także dla wytrwałych. A to zdjęcie, które było przed chwilą, to jakby było po to, nie tylko, że jest śmieszne, to jeszcze miało pokazać, że marzliśmy tam również. Wystarczyło, że zaszło słońce lub zerwał się wiatr, to no, ubieraliśmy się mimo wszystko, że było to lato. A tutaj jeszcze takie jedno z miejsc, które bardzo polubiliśmy. Zobaczcie, jak tam jest. Dzielnica Perth ma swoje Sunset Markets co tydzień przez cały rok. Odbywa się tam zjazd food trucków, jest impreza, trwa ona do 21, bardzo przyzwoicie się kończy, ale jest tam są kuchnie z całego świata. A propos tego też, że jest tam po prostu bardzo wielu obcokrajowców, no to ludzie dzielą się tym, co potrafią i sprzedają swoje specjały w food truckach, są DJ-e, jest mnóstwo ludzi. Są pierogi z Polski nawet. Były pierogi z Polski, były pan z pączkami z Polski. I naprawdę jest to takie miejsce, gdzie można zobaczyć, jaka jest różnorodność ludzi w Australii. Tak, jeszcze krótko byśmy pokazali, jak wygląda perspektywa samego ścisłego centrum, żeby potem przejść jeszcze do takich perełek, wisienek na torcie, które tam można doświadczyć. Więc centrum to kilka wieżowców, kilka ciekawych ulic, miejsc, w których można zobaczyć dość nietypowe rzeczy. Na pewno centrum to właśnie wspomniane wieżowce, które są tak naprawdę wybudowane przez wielkie korporacje zajmujące się, które przynoszą bardzo duże dochody dla Australii Zachodniej, stąd tam też jest to bogactwo, czyli rudy żelaza. I to jest naprawdę w setkach tysięcy ton wydobycia tej rudy żelaza, która jest sprzedawana do Chin. I właśnie są tam trzy największe firmy, między innymi Rio Tinto czy BHP, które właśnie realizują te wydobycia. No i warto wspomnieć też o tym, ja jestem fanem kawy, więc można tam uraczyć się wieloma różnymi
smakami ze względu na to, że jest tam bardzo duża ilość palarni lokalnych i nawet można znaleźć zakątek w Australii, gdzie jest plantacja kawy, czyli są tam też odpowiednie warunki. I tak, większość kawiarni właściwie miała swoją kawę z lokalnych palarni, co też było ciekawe. Tutaj wybraliśmy się do Perth, do centrum, które nie jest duże, łatwo je przejść spokojnie w kilka godzin spacerkiem. I właśnie akurat wybraliśmy sobie jeden z tych gorętszych dni, niewielu, których doświadczyliśmy i ledwo przeżyliśmy ten wyjazd, bo naprawdę się mocno przegrzaliśmy. Tu dotarliśmy do ogromnego parku King's Park w Perth, z którego rozpościera się piękny widok na rzekę Łabędzią. No ale doszliśmy tam, padliśmy na trawę, nie mając siły iść dalej. Dokładnie. O, tak właśnie padliśmy. Jeszcze z takich ciekawostek, spacerując po tym King's Parku, który jest naprawdę ogromny, jest to trochę park, trochę ogród botaniczny, spotkałam swoją znajomą ze studiów w jednej dalej. To jest drugi największy park na świecie, po tym nowojorskim. Central Park. Po Central Parku. Dobra. Właśnie, jeszcze taka ciekawostka. Jesteśmy przyzwyczajeni w Europie do starej zabudowy. Tutaj jest właściwie w każdym kraju jest co zwiedzać i gdzie spacerować. No, Australia tego nie ma, bo jest szczególnie Perth, bo jest to stosunkowo młode miasto. Natomiast jest tam taka dzielnica, która się nazywa Fremantle, która ma taką trochę zabudowę, która może nam przypominać klimat europejski. I tam też się kiedyś wybraliśmy. I nie wiem, jak nazwać ten obrazek. Dla nas był on trochę smutny, bo to była taka, jak ty to nazwałeś, zagroda. Taka scena, scenka w formie zagródki na wielkim targu, gdzie występowali lokalni artyści. Nie wiem, czy ktoś ich tam słuchał, ale my się zatrzymaliśmy, bo bardzo chcieliśmy posłyszeć, jak ktoś gra na didgeridoo, czyli na tym instrumencie aborygeńskim. Nie udało nam się tego doświadczyć nigdzie indziej, poza tą jedną sytuacją właśnie we Fremantle, gdzie uwieczniliśmy. W Polsce? W Sobótce w Polsce gra bardzo dużo, a tam ciężko było nam tego doświadczyć. No i przechodzimy dalej do zwierzaków. Przed wyjazdem często nas pytaliście i nasi znajomi nas pytali, czy nie boimy się węży i pająków. Bo rzeczywiście Australia jest wrzucana do jednego wielkiego wora krajów, które są niebezpieczne pod tym względem. Natomiast co istotne, to tak jak już widzieliście, Australia jest ogromna i też bardzo zróżnicowana pod tym względem. My mieliśmy to w sumie szczęście, że byliśmy w Australii Zachodniej, która pod tym względem jest raczej uboga w takie stworzenia, więc właściwie nie spotkaliśmy żadnego niebezpiecznego pająka, żadnego węża, kilka jaszczurek spotkaliśmy, ale nie były one niebezpieczne. Chodziliśmy boso w ogrodzie, może to nie było do końca mądre, ale nie puszowały tam żadne stworzenia. Natomiast mieliśmy... Ale do kompostownika nikt nie chciał chodzić. No ja chodziłam. Bo rzeczywiście było tam sporo pajęczyn z samego rana, ale nie spotkaliśmy żadnych jadowitych stworzeń. Są one zdecydowanie bardziej popularne na wschodzie Australii. Tam dużo stworzeń czyha na życie ludzkie w wodzie i na lądzie. Natomiast Australia ma ogromną populację kangurów, z których też zresztą słynie jest kangur, jest symbolem, jest w herbie. Jest ich dwa razy więcej niż ludności. Blisko 50 milionów kangurów aktualnie zamieszkuje kontynent australijski i dlatego też są one traktowane trochę jak szkodniki, trochę jak takie bardzo powszechne stworzenia. Oczywiście pozyskuje się z nich mięso, robi się steki z kangurów, giną one bardzo często na drogach, myślę, że nawet częściej niż u nas zwierzęta typu sarna czy koty. Więc jak byliśmy faktycznie na takim tripie samochodem, to no widać te kangury leżące przy drodze, a jest to dosyć taki osobliwy widok, bo to są naprawdę duże zwierzęta. Niektóre okazy, które zobaczyliśmy, były większe od dużego mężczyzny, nawet od Grzegorza. Jeszcze taka ciekawostka. Jak myślicie, gdzie były zrobione te zdjęcia? Jakaś polana.
W zoo, na ogródku. Masz jakieś pomysły? Jakiś park miejski? Park miejski, no. Bardzo dobrze. Kto powiedział na cmentarzu? No, brawo! Tam była właśnie etykietka, można, znaczy etykietka. No. Tak. Tak, rzeczywiście dowiedzieliśmy się, że można zobaczyć kangury w tak zwanym Parku Pamięci, tak to się w Australii nazywa, czyli coś na kształt cmentarza, ale jest to zupełnie inny cmentarz niż ten, który znamy z Polski. Są tam po prostu, jest to po prostu wielki teren parku, wzdłuż którego alejek są takie pamiątkowe tabliczki. Są one zresztą bardzo wzruszające i można cały dzień spędzić chodząc i czytając je, bo one są no, takie indywidualnie wypisane, czyli każda rodzina, jakieś tam zdanie o tej osobie, która jest tam pochowana, jest napisane. No i żyją tam sobie kangury, które szczególnie przy zachodzie słońca wyłaniają się w ilościach naprawdę dużych. Nikt ich stamtąd nie wygania. Wszyscy się przyzwyczaili, że one tam sobie są, więc i my mieliśmy okazję. I jeszcze taka ciekawostka. Podobno jak jest pogrzeb i przychodzą ludzie z kwiatami, to jest walka kangurów, kto pierwszy zje kwiaty. I wtedy jest spektakularnie. I też ludzie na to im pozwalają, już po prostu są zostały w pełni zaakceptowane. I jeszcze tylko dodam, że to nie jest tak, że jest tam pochówek taki klasyczny ciała, tylko są chowane, no, składane tam prochy. Dobra, a teraz zamieńcie się w sług, bo pokażemy wam piękny śpiew ptaków australijskich. To jest wręcz niebywałe. Także krótko mówiąc, codziennie rano możecie spodziewać się pobudki właśnie przez takie cudowne dźwięki. Pierwszego wieczoru spotkaliśmy się ze znajomymi, w tym z Nowozelandczykiem, który powiedział: znienawidzicie tutejsze ptaki. Ja mówię: daj spokój, uwielbiamy jak budzi nas śpiew ptaków. Znienawidzicie tutejsze ptaki. I miał rację, może nienawiść to nie było to słowo, ale takie właśnie skrzeki i różnego innego rodzaju odgłosy, które nie były trelem naszych kosów, nas budziły rano. Dobra, tu jeszcze właśnie zwierz, który zbliżył się do moich pleców, kiedy sobie wybornie spałem na plaży i jakiś właśnie gościu szybko podbiegł, powiedział: za twoimi plecami zjesz szura. Ale była chyba ciekawa po prostu tego, więc... Jak smakuje. Więc to jest też taka nasza obserwacja, w sensie, że można ganiać po całym kontynencie poszukując jaszczurki, a można po prostu przychodzić codziennie na tą samą plażę i ona sama przyjdzie do nas. Wiecie, i czasem gonimy za czymś bardzo intensywnie, a te rzeczy mogą być wśród nas. Musimy przyspieszyć. Tak, właśnie staram się przyspieszać. Tu krótki filmik. Zintensyfikowałem przerzucanie slajdu. Byliśmy w oceanarium. Też wspaniała rzecz w Perth. Mieliśmy oczywiście mieszane uczucia. Nie lubimy oglądać zwierząt w niewoli. Natomiast no, daliśmy się tutaj przekonać, że warto tam zajrzeć. I rzeczywiście było to bardzo przyjemne doświadczenie. Jest tam wcale niestety nie płaszczka. Tak, to płaszczka. Wcale nie takie duże akwarium, ale jednak zobaczyć taką płaszczkę nad swoją głową, która akurat była karmiona rybą i przeżuwała sobie tę rybę, albo rekina z bliska, to też było niesamowite. A tu konik wodny, no i to jest... który wygląda jak wodorost, tak się kamufluje. I to jest wspaniałe, że wszystkie tutaj żyjątka, które się znajdują w tym oceanarium, można znaleźć właśnie na wybrzeżu. Znaczy są konkretnie opisane, gdzie występuje, w jakim rejonie, ale jest to wszystko z okolic. Dobra, to tutaj też przyspieszymy. No to twój temat. Twój temat, byliśmy na testingu.
w Winnicach. Taka, nie wiem, 20 minut od centrum Perw znajdowało się właśnie takie zagłębie chyba, nie pamiętam ile tam tych winnic było, bardzo dużo. No, kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt i można było po prostu sobie degustować, wykupować takie testingi, popróbować różnych smaków. Ta przypadła mi najbardziej do gustu. Wróciła z nami do Polski. Wróciła do Polski. A wtedy jak już popiłem, to zamarzyłem o łódce. Winnice są bardzo różne. Niektóre są ogromne i przystosowane na przyjęcie turystów. Mają zaplecze całe grillowe, restauracje, a inne są takie rodzinne, malutkie, jak u tego pana, który po prostu sam sobie z pieskiem przyjmował gości. Tak, i miał organiczną uprawę. A tu byliśmy jeszcze właśnie w tym, jak jest to zagłębie całe Swą Wolej, to było miejsce poświęcone elementom związanym z aborygenami. I można było znaleźć tam trochę właśnie takich ciekawostek. Akurat muzeum było w trakcie przeprowadzki, więc pakowali już wszystkie eksponaty, załapaliśmy się na taki moment przejściowy, ale trochę nam pan opowiadał tutaj między innymi aborygeński badyl dla kobiet aborygenek do strącania owoców z drzew i do szturchania swoich mężów. No to tak poprawnie powiedziane, szturchania, po prostu lania pałą, jak jest niedobry i koniec kropka. Za to mężczyźni mają bumerangi. Tak wygląda prawdziwy bumerang, nie jakiś tam zabawkowy. No i tu... Ci, co wiedzą, to wiedzą, dlaczego to zdjęcie wjechało. Tutaj przechodzimy do ostatniego etapu, ponieważ w trakcie naszego pobytu w Australii wybraliśmy się na takiego tripa kempingowego, żeby zobaczyć trochę więcej tej zachodniej Australii, ale no przed wyjazdem jeszcze taki akcent świąteczny, wymiana prezentów i tutaj właśnie Grzegorz otrzymał koszulkę z misiem ślężańskim. Tak. A chcecie zobaczyć, jaki ja dostałem prezent? Musisz głęboko schować. Patrzcie, co jak cukier robi. Aleksandra, dać mu torebkę batonik. Też mi ślężański. Amerykański klip bary. To Mikołajka Martyna tak wymyśliła. Co cukier robisz człowiekiem? No i przed nami wyprawa. W okresie świąt Bożego Narodzenia wielu Australijczyków, mieszkańców Australii ma przymusowy urlop. I wtedy to jest czas, kiedy wszyscy te swoje wielkie samochody 4x4 i SUV-y zapakowują po dach i wyruszają w podróż. Zazwyczaj jest to kierunek południowy, zachodniej Australii, tak jak my to zrobiliśmy. Tutaj mniej więcej widać naszą trasę. Zrobiliśmy około 2,5 tysiąca kilometrów w tydzień. Więc była to intensywna podróż i tutaj opowiemy wam trochę o tym, jak wyglądają kempingi w Australii. Tak, kempingi, co można zobaczyć i warto zwrócić uwagę na to, że z Perth jechaliśmy do Esperance i jest 800 km. I też myślę, warto zwrócić uwagę, że w Perth było właśnie 30 kilka stopni plus, jak jechaliśmy tu lądem, dochodziło do 40 stopni, spotkaliśmy między innymi wyschnięte jeziora i też ciekawostka przyrodnicza dla nas niespotykana, tak jak tutaj widzicie na przykład taki odcinek albo te odcinki. I było 800 km, było napisane nawigacja 8 godzin, jechaliśmy 8 godzin, było napisane na przykład 200 km, jedź prosto i nie było żadnego zakrętu. I jedyne co było po drodze to krzaki, były tylko droga, no, z jednej strony pas i z drugiej strony pas i generalnie każdy kierowca się pozdrawia, bo tak rzadko jeżdżą samochody. I na tych trasach można spotkać tak zwane road train, czyli ciężarówki, pociągi mają trzy wielkie przyczepy. I też trzeba być ostrożnym przy wyprzedzaniu takiej, bo jest bardzo długa. I co ciekawe, tam już troszeczkę zahaczyliśmy tego outbacku, czyli tej części dzikiej Australii, gdzie jest głównie teren pustynny. I zahaczyliśmy tam o takie miejsce, gdzie
byłoby właśnie ponad 40 stopni. Zatrzymaliśmy się tam tylko na chwilkę, zobaczyć właśnie wyschnięte słone jezioro i szybko uciekaliśmy i już kilkaset kilometrów dalej, jakieś 2 godziny drogi, temperatura spadła do 20 kilku stopni i to już był wpływ tego południowego oceanu. Tak, czyli frontu... Tak, czyli warto zwrócić uwagę na to, że tutaj jest 40 stopni, a tutaj na południu około 20 stopni. Więc znowu trzeba było zacząć się ubierać. Tak wyglądał samochód przed wyjazdem. Akurat w Australii bardzo popularne są namioty zwane słagami. Są one, zaraz będzie jeszcze widać na zdjęciu z kempingu, bardzo duże, dosyć ciężkie, zbudowane z takich grubych materiałów, które, jak się domyślamy, zabezpieczają przed silnym wiatrem i różnymi stworzeniami. Według nas trochę przerost formy nad treścią. W zachodniej Australii myślę, że spokojnie z naszym zwykłym namiotem, który zająłby 10 razy mniej miejsca, też dalibyśmy. Dobrze, że byłby Grzegorz, bo ja miałem problem, żeby tam dosięgnąć. Po pierwsze, a po drugie 20 kilo, jak spadnie na głowę, to nie jest zbyt komfortowo. Oczywiście deski na dachu, było też założenie, że będą sporty wodne, no i pełen bagażnik rzeczy i jedzenia. Tak, i warto pamiętać o wodzie, ponieważ pokonuje się bardzo duże dystanse i to jest dość problematyczny temat. Stacje benzynowe występują po drodze, ale są dość rzadko, ale na nich jest bardzo duże wyposażenie, tak żeby się dozbroić, jeżeli coś się wydarzy w trasie. I na tych długich drogach, gdzie nie było zakrętów, jeszcze popularne są takie miejsca, gdzie kierowcy mogą dostać kawę za darmo. Więc jakby jest taka świadomość w Australii, że taka długa jazda w upale jest niebezpieczna i też zachęcają do tego, żeby robić przystanki i częstują kawą. Mhm. No i tutaj zaczął się tak naprawdę nasz taki trip po plażach i zatoczkach i to jest jedna z pierwszych, do których dotarliśmy, tak zwana Quaggy Beach. I tutaj warto wspomnieć o tym, jakie są rodzaje kempingów, bo kempingowanie w ogóle w Australii jest bardzo popularne. W tym okresie naprawdę sporo ludzi wyruszyło też w taką samą wycieczkę jak my. Większość kempingów nie ma możliwości rezerwacji, ma po kilkanaście miejsc, czyli takich zatoczek na samochody i namioty. Więc i też do tego są oddalone po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od głównych dróg, więc często to jest po prostu jazda w ciemno, sprawdzenie, czy będzie miejsce i ryzykowanie, że tego miejsca nie będzie, trzeba będzie wracać i szukać dalej. Więc spora część dnia stety, niestety jest, musi zostać przeznaczona na szukanie miejsca do spania. No i od takiej głównej drogi, którą się jedzie, która jest asfaltowa, później trzeba jechać 10-20 kilometrów, nawet więcej, szutrową, gruntową drogą. A tutaj ciekawostka. Tak, i pierwszy kemping był pięknym miejscem. Było tam mało ludzi, pusta plaża i znalazłam list w butelce. Prawdziwy list w butelce, bez ściemy. Naprawdę napisał go jakiś chłopiec. Podejrzewam, że porzucił ten list w butelce właśnie na tej plaży, ale pochodził z zupełnie innego miejsca, więc wyobraziłam sobie, że... A w którym też swoją drogą byliśmy, bo tam uczyliśmy się kajta, więc wyobraziłam sobie, że tam wrzucił ten list i on przypłynął na Quaggy Beach te kilkaset kilometrów. Oczywiście wpisałam się do listu, wysłałam maila zgodnie z prośbą, ale nie dostałam odpowiedzi. I jeszcze Bobka spotkaliśmy z Muminku na wakacjach w Australii. I tak wyglądało nasze obozowisko, czyli dwa namioty, daszek rozkładany z auta i cała reszta w samochodzie. Niektóre kempingi są lepiej wyposażone, inne mniej, w niektórych jest tylko woda i taka toaleta bezspłuczkowa, w innych jest pełen asortyment, jeżeli o to chodzi. Różne są też formy płatności, są darmowe kempingi, są kempingi, gdzie tylko jest skrzyneczka i trzeba się wpisać do koperty i wrzucić pieniądze, więc też tak uczciwie trzeba do tego podchodzić. Są też oczywiście rangersi, którzy przyjeżdżają i sprawdzają, kto zapłacił, kto nie. I są też kempingi takie już bardziej wypasione, które ludzie rezerwują czasem z rocznym wyprzedzeniem. Tam raczej na takim spontanie, jaki my mieliśmy, nie było szans się zatrzymać. I ciasteczkowy potwór. Tak właśnie wyglądają dojazdy do kempingów lub miejsc, które są mniej dostępne. Chociaż okazuje się, że tam praktycznie wszyscy mają samochody 4x4, więc jeżdżą naprawdę po bardzo trudnym terenie. I tam faktycznie te samochody mają wtedy swoje zastosowanie. Tam się mogą kierowcy wyżyć, bo w miastach nie ma nawet żadnych wzniesień, więc nie przydają się one na co dzień.
Tu znaleźliśmy też bardzo fajne miejsce na nocleg, na takiej skale i w oddali od Esperance, jakieś około 80 km, blisko oceanu. Wszystkie miejsca praktycznie kempingowe były zajęte, te zatoczki. Mieliśmy pokusę, żeby spać na plaży, ale było takie przeczucie, że poziom wody może się zmienić. I faktycznie w nocy przyszedł przypływ i uciekali ci, co byli rozbici na plaży. A my sobie spokojnie na skalę. Z mrówkami. Z mrówkami, co prawda, ale widzicie, prysznic, mycie głowy za kotarą, więc pełen luksus. Tak, tak wyglądało. Wygląda to z góry. Więc naprawdę można tam poczuć bliskość natury. Zasypia się z szumem oceanu w tle, budzą ptaszki mniej lub bardziej ładnie śpiewające. No i rozpoczęliśmy tak naprawdę rajd po plażach różnego rodzaju. Tutaj między innymi Wharton Beach. Wcześniej były inne plaże. Każda zatoczka, każda plaża ma swoją nazwę. My zwiedziliśmy około 20 plaż, jeśli się nie mylę. I zazwyczaj były to najbardziej takie znane. Jak trafialiśmy na jakąś mniej znaną, to nikogo tam nie było. I tutaj można zaobserwować, że praktycznie wszyscy wjeżdżają swoimi samochodami na plażę. I jest to w pełni legalne. Tak. Oczywiście można to robić. Plaża jest na tyle szeroka i ubita, że jest to w pełni bezpieczne, więc naprawdę jest tam spory ruch samochodów. Bardzo nietypowy dla nas widok. No i sobie ludzie kempingują, tak jak my, gotują, później jedzą. Tu mieliśmy okazję właśnie być w Parku Narodowym Cape Le Grand, tak? I jest to, jeśli się nie mylę, 60 km plaży, po której można przejechać samochodem. Tylko trzeba zwrócić uwagę właśnie na przypływy, odpływy. Na szczęście są, bardzo dobrze jest rozwinięty punkt informacji turystycznej. Tam osoby są doinformowane, które po prostu przekazują wiedzę, o których godzinach jest bezpiecznie. No wiadomo, jak można spotkać samochody jak Land Cruisery czy Mitsubishi Pajero, które mają 4x4, bardzo wysokie są, to każde warunki dla nich wchodzą w grę. My RAV 4 w 4 osoby z tymi słagami, no nie zapuszczaliśmy się za daleko, ale przejechaliśmy dobre 40 km po plaży. Jest to coś niebywałego dla nas. Ta plaża podobała mi się najbardziej. Tylko była bardzo niebezpieczna, bo jak tam było paru takich specjalistów, co jeździli po 120 na tej plaży, więc trzeba było być ostrożnym, bo taka była pokusa, że kajta można by było tam odpalić, ale jakby te linki się zaplątały w jakiegoś takiego harpagana, to byłby prawdziwy odlot. Całkiem możliwe. No więc taka autostrada, piach twardy jak beton, piękny widok. Nawet nieszczególnie przyjemne jest leżenie na takiej plaży, no. Bo po prostu jest twardo. Tak. Dobrze, zasuwamy do przodu. Tak, tak, zasuwamy. Koniec leżakowania, czas roboty. Tutaj też okolica właśnie Esperance, tego dużego miasta. West Coast. Jedno z takich charakterystycznych miejsc, taka piękna, wielka skała. Byliśmy o zachodzie słońca, a później było fish and chips. Średnio smacznie. Ja od razu już wypatrywałem. Proszę? Obita ta skała. No właśnie, też mnie kusiła od razu, Piotrze. No, była przepiękna, naprawdę. Nie kłamałem z tym fish and chips. Nie wiemy, skała raczej nie była obita, nie widzieliśmy tam też żadnych wspinaczy, ale właśnie ten znajomy z Nowej Zelandii się wspina i on był bardzo zaskoczony, że u nas w Polsce to jest tak popularne wspinanie skałkowe. Więc nie jest to jakoś tam super rozwinięty sport w Australii. Tak, więc żeby też do brzegu, że tak to określę, przemieszczaliśmy się sukcesywnie właśnie z Esperance na zachód w stronę Margaret River. I zahaczaliśmy różne miejscówki. Mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ w tym okresie świątecznym wszystko jest praktycznie pozajmowane, ale tutaj też trafiliśmy piękne miejsce. Betsy Bay, obok Boulder Hill. Takiego pięknego. Zapamiętałem tę nazwę Boulder Hill, ponieważ
Występują tam piękne okazy skalne, które też byłyby fantastyczne do boulderingu właśnie. I w tym, na tym kempingu odwiedził nas kangur, który wyszedł z krzaków. Nie mamy zdjęcia, bo oczywiście była to bardzo szybka sytuacja, ale usłyszeliśmy, że coś się rusza w krzakach i Grzegorz stwierdził, idzie coś dużego. I faktycznie wyłonił się kangur. No, wyskoczył, popatrzył na nas, skręcił w lewo. O, znowu jacyś towarzysze. To jest właśnie to miejsce na tym wzgórzu z tymi pięknymi, wielkimi skałami, gdzie był fantastyczny widok na ocean. To już końcówka, nie martw. Szykujcie pytania. Tu już jak widzicie, jesteśmy poubierani, długie spodnie, bluzy, także wieczory były dosyć takie, może nawet nie chłodne, ale ten wiatr jednak przenikliwy. Wyskokowe. Wieczory były wyskokowe. I przesuwając się dalej na zachód, jedno z takich bardziej znanych miejsc, czyli Elephant Rocks. Piękna miejscowa, ławeczki przygotowane pod turystów. Można sobie usiąść, popatrzeć na tą piękną zatoczkę ze skałami i też można zaobserwować taki trend. To, co jest promowane, jest tam masa po prostu osób. Także warto szukać miejscówek, które nie są szczególnie może popularne, wymienione w przewodnikach. Tam też będzie pięknie, to Wam gwarantujemy, a nie będzie ludzi. O czym się przekonaliśmy, docierając do całkiem dla nas nowego miejsca w postaci zazielenionego. W sensie cały czas spotykaliśmy się z wodą, z oceanem, z suchością, z buszem, aż w końcu trafiliśmy do lasu. I to było fantastyczne odkrycie. Poczuliśmy się jak w domu. Tak. Niesamowite drzewa eukaliptusowe. Są tam, występują trzy odmiany na dość dużym obszarze. Te właśnie drzewa są to drzewa giganty, giant tree, które sięgają nawet do 80 metrów wysokości, mają nawet do 300 lat. I one tak faktycznie pustoszeją w środku i jakby no, w Australii normalne są pożary, one regularnie się tam wydarzają i te drzewa też jakby płoną w czasie tych pożarów, jest to ich taki naturalny proces. Tak, i tam zafascynowałem się tabliczką, gdzie było napisane, że jakieś mikronietoperze właśnie zamieszkują i żyją we wnętrzu tych drzew, tam gdzie są wypalone te elementy. I tutaj przy tym drzewie w ogóle jest zdjęcie, że kiedyś wjechał ktoś samochodem i postawił jakiś taki stary samochód. Jest tak, taka... Tak potężne to drzewo. Dokładnie. I jeszcze z takich ciekawostek, już na ostatnim kempingu już się rozłożyliśmy, już byliśmy naprawdę zmęczeni, już taka nasza podróż dobiegała końca, ale Grzegorz mówi, no jeszcze musimy pojechać na to drzewo, się na nie wspiąć. No dobra, to pojedziemy. No i rzeczywiście było warto. W tamtych okolicach powstało wiele takich drzew strażniczych w czasach, kiedy jeszcze się kontrolowało pożary lasów w ten sposób, że po prostu budowano wieże obserwatorskie, obserwacyjne. I w związku z tym, że budowanie tak wielu tych wież było zbyt wymagające i kosztowne, to stwierdzono, że zrobią to na drzewach, więc wybrali kilkanaście takich drzew, które spełniały kryteria i może będzie na następnym zdjęciu tak, widać, tak, tylko powstały drabinki, po których strażacy wspinali się, żeby kontrolować pożary lasu. Tak, i tu widać takie pręty powbijane w drzewo i muszę przyznać, że jeszcze nigdy w tak szybkim tempie nie wszedłem na wysokość 70 metrów. To drzewo oczywiście już nie jest używane jako drzewo do obserwacji, tylko jest udostępnione ludziom i co ciekawe, po prostu jest tak sobie stoi, każdy może na nie wejść, a zabezpieczenie nie jest jakieś szczególne. A tak to wygląda. Po prostu po takich... Cześć kochanie, jak się masz? Po takich prętach się chodzi. I to w sandałach. Na dole było napisane, proszę nie wchodzić w sandałach. Ale nie w Monksandach, tylko w sandałach, a to nie są zwykłe sandały. Tak, to sandały. Były Monksandach. No ciekawe, powiem Wam, przeżycie. Ja wyszłam do połowy, Alek poszedł na samą górę, ale mi już ta połowa wystarczyła, robiło to wrażenie. Największe wrażenie miał Grzegorz, bo waży ponad 100 kilo i pręty się uginały. A jeden się chwiał, tak naprawdę, jakby chciał wyjść, więc... Trzeba było być czujnym. A
Żadnego zabezpieczenia nie było, taka siateczka, ale żeby jakby się spadło w dół, to po prostu by się spadło, więc to jest ciekawe. Uwaga, ostatnie zdjęcie. Tak? Tak. Gdzie? Widzę na ścianę. A, faktycznie. Więc podsumowując, 2,5 tysiąca kilometrów Toyotą RAV4, 4 osoby, nie pamiętam ile kempingów, ale piękna przygoda, która pozwoliła nam zobaczyć trochę więcej niż tylko okolice Perm. I tak jak pokazaliśmy wcześniej na mapie, tak naprawdę zobaczyliśmy kawałek Australii wielkości Polski, porównywanie. Czyli tak naprawdę no skrawek. Myślę, że jeszcze kiedyś tam wrócimy, chcielibyśmy zobaczyć na pewno wschodnią Australię. Teraz zapraszamy Was na krótki film podsumowujący nasz wyjazd, a później, jeżeli będziecie mieli ochotę, to do zadawania pytań. My też mamy dla Was kilka pytań i kilka upominków dla osób, które będą znały odpowiedź. Upominki rodem z Australii.